Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. W tym miejscu, w waszych garażach, w czasie Tankfest stoi czołg, a ja sobie stoję w Wielkiej Brytanii, w Bovington. Jesteśmy po raz drugi z rzędu na Tankfest. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wargamingowi za kolejne zaproszenie. Za kamerą Zuru Góra z Ricochet Info. A gdzieś na terenie Tankfest jest również Dead, New Multishow oraz Hallak. Dzień dobry. Moi drodzy, jesteśmy przed muzeum. Oczywiście materiały z samego Tankfest znajdziecie już niedługo na moim kanale. Będą pokazy czołgów, będą prezentacje maszyn. Zachęcam też was do odwiedzenia filmików z zeszłorocznego Tankfestu, bo będę nagrywał tego samego. Tam macie również pokazane czołgi poszczególne. Na pewno postaram się znaleźć dla was coś innego, coś nowego. Mamy w tym roku, dzięki uprzejmości Wargamingu, dostęp do strefy prasowej, także mamy lepsze ujęcia z lepszych miejsc, czołgi przejeżdżają o wiele bliżej nas. No i cóż, Tankfest w tym roku troszkę się zmienił, troszkę inaczej to wygląda. Ogólnie, no, może troszkę inaczej przy wejściu, ale samo muzeum pozostało niezmienione. Około 20 tysięcy ludzi ma być przez cały weekend. Tyle było biletów. Wszystkie się wyprzedały na około półtora tygodnia przed rozpoczęciem Tankfestu. No i w sumie chyba tyle jako przywitanie. Także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania materiałów z Bovington, z Tankfest, z Anglii. No i tak naprawdę widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!